Kolejna część, tytuły i herby polskie. No znowu musimy powrócić do pojęcia monarchii, bo są takie tytuły szlacheckie, jak najwyższy to jest tytuł księcia, niżej tytuł hrabioski, niżej tytuł barona, prawda. W Niemczech jeszcze mamy pojęcie margrabiego. I tu trzeba zauważyć, skąd te tytuły się wzięły. Tytuł książąt to polega na tym, że tytuł książąt wywodzi się z rodziny królewskiej. Jeżeli jakiś król rządzi, to jego rodzina ma automatycznie tytuł książęcy. I tak było podobnie potem w Polsce, że na przykład jak Jan Sobieski został królem, to cała rodzina Sobieski miała automatycznie tytuł książęcy. Później ostatnim królem, a w zasadzie nie ostatnim, bo Poniatowski został król i cała rodzina królewska miała automatycznie tytuł książęcy. W zasadzie tytuły książęcy są związani z rodziną królewską. Natomiast pozostałe tytuły, jak tytuł hrabioski i baronów, biorą się z urzędów królewskich, bo mamy dzisiaj na przykład we Francji hrabstwa, czyli Anglia była podzielona na jakieś, u nas są województwa czy powiaty, ale Anglia była podzielona na hrabstwa i na czele takiego hrabstwa stał hrabia. Więc pozostałe tytuły, począwszy od hrabiego i barona, wywodzą się z urzędów królewskich, czyli ten pierwszy, najwyższy tytuł to jest z rodziny królewskiej, a te pozostałe urzędy wywodzą się z urzędów królewskich, tak tyle, prawda. Czyli tytuł hrabiego, barona, w Niemczech było tytuł margrabiego, no i oczywiście te tytuły szlacheckie mają jakieś jakieś herby, z jakimś wizerunkiem, ale zawsze nad tym herbem jest korona. Inna korona jest książęca, inna korona jest hrabioska, inna korona jest baronów, a inna jest zwykła szlachecka, bo jeszcze tu należy wspomnieć nie tylko te tytuły, które dotychczas mówiłem, ale należy wspomnieć stan szlachecki. A stan szlachecki wywodzi się ze stanu rycerskiego i rycerze też mieli określony herb. I prawda, król w wiekach średnich danego tam, który się nauczy tego zamiaru wojennego, pasował go na rycerze. Czyli pasowanie na rycerze oznaczało, że się nadaje, król nadaje tytuł szlachecki, prawda. I teraz tak. Korona książęca jest koroną zamkniętą. Korona hrabiego ma 9 pałek, prawda? Tu masz 9 pałek. Korona barona ma 7. Którą tablicę najlepiej pokazać? No widzimy, zamknięta jest książęca, prawda? Hrabioska ma 9. Proszę spojrzeć, tu jest, tak, jest zamknięta. No i wyżej też. Królewska i tak. Wielkoksiążęca. Książęca jest zamknięta, prawda, nie? I królewska też jest zamknięta. Tak, jest zamknięta. I teraz otwarta jest hrabioska, 9 takich pałek ma. Baron ma 7, a zwyczajna korona szlachecka ma 5. Ma 5. Szlachecka Polska jest tutaj. No tak, tak. Ale szlachta wywodzi się z rycerstwa, prawda? Szlachta się wywodzi z rycerstwa, tamci się wywodzą od urzędników królewskich, a najwyższe. No i trzeba powrócić do historii Polski, nawet do innych. Nie zawsze, prawda, tym władcą musi być król, bo jeżeli on jest niekoronowany, to ma tytuł w zasadzie księcia. I tak. W historii Polski mam poczet królów i książąt polskich, bo nie wszyscy piastowie byli koronowani, bo trzeba przede wszystkim zwrócić, no, Mieszko I nie był koronowany, a więc był księciem, Chrobry był 2 razy koronowany i to muszę zwrócić uwagę, że są mylne pojęcie, bo trzeba mówić o koronacji Chrobrego w 1000 roku, co poprzednio chyba coś mówiłem na ten temat.
I drugi raz koronowany chrobry był w 1025 roku. Potem jego syn Mieszko II przy wstąpieniu na tron też był natychmiast koronowany. Później była rewolta, później przyszedł Kazimierz Odnowiciel. To mi trudno, chyba był koronowany, ale to, tu dokładnie nie był koronowany czy nie. Natomiast oficjalną taką koronę dopiętą pod względem prawnym, to znaczy, że było oficjalne zezwolenie papieża, to był koronowany Bolesław Śmiały na króla Polski. Później ta sprawa, cała tragedia, prawda, z biskupem Szczepanem, biskupem Stanisławem Szczepanowskim, żeśmy utracili koronę i już jego brat Herman był tylko księciem podległy cesarstwu niemieckiemu. I później sprawa Bolesława Krzywoustego, który powszechnie jest uznawany za króla, ale nie był królem, tylko księciem, bo nie była przeprowadzona koronacja. A proszę mi powiedzieć, czy jakie to ma znaczenie? Czy to jest taki kwiatek? Tego tu jest za bardzo trudno powiedzieć. No to jakieś, to po prawej stronie to wynika na te linie burbońskie. Czyli, bo Burbonowie w swoim herbie mieli lilie burbońskie, prawda? To wygląda, prawda, na lilie burbońskie, bo sztandar królewski Francji jest sztandarem białym z liliami. I właśnie problem tej awantury o ten czy trójkolorowa flaga, czy biała, i właśnie, bo ten Burmon, który miała być przywrócona monarchia, upierał się przy sztandarze królewskim, to znaczy na białym tle lilie burmońskie, natomiast sztandar rewolucyjny był trójkolorowy, w środku ta biel była, prawda? Bo, nie chciał się zgodzić na trójkolorowy sztandar rewolucyjny. Różne, ja nie jestem specjalistą absolutnie, ale dużo jest różnych informacji. To w każdym razie, co powiedziałeś, że ilość, 2, 3, 4, 5, czyli 5 oznacza szlachecka, 7 oznacza baronów, 9 hrabioska. 7 baronów, tak? 9 hrabioska. No, książęca jest zamknięta, bo o co chodzi? Bo tutaj znowu jest wprowadzony. Bo mówi się, że jeżeli korona otwarta, to jest korona wasalną, a korona zamknięta jest koroną suwerena. I tu proszę zobaczyć, tu na przykład na tej tablicy są one praktycznie prawie identyczne, tylko poczekaj, ta ma jeden tutaj król, książę. A z daleka wyglądają bardzo podobnie. Dobrze, jeszcze czy mi wpadło do głowy, bo trzeba by było się zastanowić na słowem, co to jest suweren. Dobrze, to na następnej części.